Polsce. Dzisiaj w etap posługuje różne rozmowy i ktoś nie widziałem identyfikatora, bardzo żywo gestykulując krzyczał do innych. Posłuchajcie, znacie, w 1963 roku był artykuł Gettiera. Na studiach nikt mi o tym nie powiedział. Nikt mi o tym nie powiedział. To ja byłem. Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że mi o tym powiedział profesor Tadeusz Szupka, bo wtedy jeszcze nie profesor. Jak on mi to powiedział, czy to, to ja za punkt honoru sobie postanowiłem rozwiązanie tego problemu. No i od studiów to noszę w sobie. No może pani Ewa mi pomogła to sformułować, no ale jakbym opowiadał, to całe moje życie emocjonalne to właśnie był ten problem, prawda? Więc już nie będę tutaj. Dobrze, oddaję głos pani Ewy, ja będę pani Ewie przerywał, żeby nowy czas miał. Proszę zająć miejsce. Więc bardzo się cieszę, że chociaż jedna osoba nie słyszała na studiach o problemie Gettiera, ponieważ przynajmniej dla tej jednej osoby jest sens mówić, a to pozostałe państwo, proszę to potraktować jako przypomnienie czy wprowadzenie do tego, co będzie prezentował profesor Wojciech. Problem Gettiera dotyczy klasycznej definicji wiedzy, którą powszechnie przyjmuje się, że można znaleźć już u Platona. Tutaj przytaczamy tłumaczenie z Teaetetu, tłumaczenie Henryka Eisenberga, że ono lepiej ujmuje właśnie tą komponentę tej klasycznej definicji wiedzy. I według tej Platon ustami Sokratesa przytacza takie retoryczne pytanie, czy wobec tego godzisz się rzecz tak postawić, że wiedza to mniemanie prawdziwe połączone ze zrozumieniem. Więc wydaje się, że według Platona wiedza składa się z takich trzech komponentów: przekonania, czyli sądu w sensie psychologicznym, prawdziwości tegoż przekonania i uzasadnienia, czyli w sensie podania racji dla uznania przekonania. Możemy tą definicję przedstawić następująco. S bierze P zawsze i tylko wtedy, gdy S jest przekonany, że P, S uzasadnił przekonanie, że P, przekonanie S, że P jest prawdziwe. Definicja ta nie ma by podawać warunki osoby konieczne i łącznie wystarczające do tego, by przypisać komuś wiedzę. Możemy symbolicznie przedstawić tę definicję w ten sposób. Tutaj nazwy funktorów pochodzą od słów angielskich. Może proszę sobie przyswoić, gdyż profesor Wojciech będzie bazował na tej nazewnictwie. S bierze P, to K od no, S jest przekonany, że P, od believe, S posiada uzasadnienie dla P, justify, i P jest prawdziwe w słów osób. W 1963 roku Edmund Gettier napisał króciuteńki artykulik Is Justified to Believe Knowledge, w którym przedstawia dwa kontrprzykłady do klasycznej definicji wiedzy, w których to podmiot posiada prawdziwe i uzasadnione przekonanie, jednak nie można powiedzieć, że posiada on w danej kwestii wiedzy. Czyli są spełnione wszystkie trzy warunki podane z klasyczną definicję wiedzy, a mimo to osądzamy intuicyjnie, że podmiot nie posiada w tym przypadku wiedzy. Według Gettiera jego wniosek jest taki, że warunki podane przez klasyczną definicję wiedzy nie są wystarczające. Przytoczę drugi przykład Gettiera. Zasadniczo oba przykłady podane przez Gettiera są strukturalnie podobne, nazwaliby się jego przykładami złożonymi. Smith posiada uzasadnione bezpośrednie przekonanie, że Jones posiada Forda. Na mocy reguły dołączania alternatywy wyprowadza z A następujące zdanie. Jones posiada Forda lub Browning z Bostonie. Jones posiada Forda lub Browning z Barcelonie. Jones posiada Forda lub Browning z Breściu. Tak naprawdę Smith nie ma pojęcia, gdzie znajduje się Brown, ale ponieważ zdanie A jest prawdziwe, także całe zdanie złożone dziedziczy prawdziwość. W związku z tym, jeśli zdanie A jest uzasadnione, całe zdanie złożone jest uzasadnione. Zdanie A okazuje się być fałszywe, prawdziwe jest jednak drugi człon alternatywy C, czyniąc całą tę alternatywę prawdziwą. W związku z tym spełnione wszystkie trzy warunki podane przez klasyczną wiedzę, a mimo to intuicyjnie wydaje nam się, że Jones nie ma pojęcia, nie posiada wiedzy na temat tego, czy Jones posiada Forda lub drugi przykład. Przykłady podane przez Gettiera mają strukturę przykładów złożonych. Szybko okazało się, że są jeszcze inne rodzaje przykładów tego typu. Nazwalibyśmy je przykładami prostymi.
Komu przypadek? Tylko wszystkie te przykłady złożone, chcę podać cztery takie cechy wspólne tych przykładów. Uzasadnione i prawdziwe przekonanie, że te, które nie stanowi wiedzy, jest sądem logicznie złożonym. Ów sąd P jest wyprowadzony dedukcyjnie z innego sądu Q. Sąd Q wydaje się być prawdziwy, lecz nie jest prawdziwy. Sąd P jest prawdziwy przez przypadek zbieg okoliczności, pomimo tego, że stanowi konsekwencje sądu fałszywego. A wszystkie przykłady proste mają takie cechy wspólne, że uzasadnione i prawdziwe przekonanie, że P, które nie stanowi wiedzy, jest sądem logicznie prostym. Ów sąd P opiera się na jakiejś odmianie percepcji. Percepcja ta wydaje się rzetelnie informować o danej sprawie, lecz de facto tak nie czyni. Sąd P jest prawdziwy przez przypadek zbieg okoliczności, pomimo tego, że opiera się na percepcji, która w danej sprawie nie informuje rzetelnie. Teraz przedstawię Państwu trzy główne, nawet nie koncepcje, to jest koncepcja, można by było powiedzieć ideę, w którą stronę szły próby rozwiązania problemu Gettiera. Są to trzy główne, nawet najbardziej podstawowe, ta debata jest ogromna, nie w ten sposób jest tutaj zreferować, czy nie tylko wstęp. No więc bardzo szybko pojawiła się odpowiedź małżonka Clarka, który zaproponował coś, co mogliśmy nazwać koncepcją braku fałszywego prosta. Clark dołożył czwarty warunek do klasycznej definicji wiedzy, który różnie formułuje. Zasadniczo jednak chodzi o to, żeby w całym łańcuchu uzasadnień prowadzącym do B nie znajdowało się żadne fałszywe twierdzenie. Clark nazywa to za przekonanie, że P było w pełni ugruntowane. I zarzut, jaki tutaj można wysunąć wobec Clarka definicji wiedzy, są takie, że bardzo szybko Feldman sformułował przykład złej żony, w którym również były spełnione wszystkie warunki podane przez Clarka, a mimo to nie mieliśmy do czynienia z wiedzy, więc okazuje się, że ta definicja jest niewystarczająca. Ale poza tym jeszcze neutralizuje ona tylko, znaczy dotyczy ona tylko przykładów złożonych. Już w przykładzie prostym, tak jak Hadza Olska, nie mamy żadnych twierdzeń fałszywych w uzasadnieniu. Więc wydaje się, że dalej te warunki są niewystarczające. Obrona tej koncepcji braku fałszywych postaw idzie w takim kierunku, by stwierdzić, że mimo wszystko jakieś fałszywe twierdzenia są założone. W przypadku Hadzy Olskiej jest takie założenie, że nie doświadczam właśnie halucynacji, prawda? No więc jeśli by przyjąć, że projekt czwarty dotyczy wszelkich założeń, które podmiot posiada, by one nie były fałszywe, żadne z nich nie było fałszywe, to szybko okazuje się, że bardzo rzadko mamy do czynienia z wiedzą. Jednak wydaje nam się, że wiedza da się pogodzić z pewnymi fałszywymi założeniami, które posiadamy. W związku z tym wydaje się, że tak sformułowana koncepcja braku fałszywych postaw podaje warunki niekonieczne zbyt mocne. Koncepcja niepodważalnego uzasadnienia, jej krytyka idzie w podobnym kierunku do koncepcji braku fałszywych podstaw. Również ta koncepcja dodaje czwarty warunek do klasycznej definicji wiedzy. Czwarty warunek, w którym chodzi mniej więcej o to, by uzasadnienie ESA, że P nie było podważalne. I tutaj jedna z propozycji z definiowania, na czym miało polegać uzasadnienie podważalne, jest taka. ESA zbiór przekonań uzasadniających, R, przekonanie, że P, jest podważalny zawsze i tylko wtedy, gdy zachodzi fakt Q tego rodzaju, że jeśli przekonanie, że Q zostałoby dodane do R, to nowy zbiór przesłanek R nie uzasadniałby już więcej przekonania, że P. Czyli istnieje jakaś informacja, o której podmiot nie wie, ale gdyby wiedział, już więcej nie twierdziłby, że posiada uzasadnienie dla tego danego przekonania. Zarzut wobec tej koncepcji jest taki, że podaje ona warunki niekonieczne. To znaczy również wydaje się, że nasza wiedza daje się pogodzić z istnieniem informacji właśnie podważających nasze uzasadnienie. Tak samo jak daje się pogodzić z pewnymi fałszywymi założeniami. Pewnymi, oczywiście nie wszystkimi, ale właśnie, jeśli ktoś chciałby autorzy, którzy chcą kontynuować tutaj te dwie koncepcje, próbują to określić, kiedy nasza wiedza da się pogodzić z istnieniem jakiejś podważającej informacji, kiedy da się pogodzić z fałszywym założeniem. I tutaj próby tych definicji właściwie są. No, bardzo ciężko jest definiować, kiedy się da, a kiedy się nie da. I ostatnia koncepcja
w eksternalistycznym. Kauzalna koncepcja wiedzy zaproponowana przez Goldmana odrzuca warunek trzeci uzasadnienia, zamiast to proponuje warunek trzeci, który zamienić na taki, w którym pomiędzy podmiotem a faktem, którego dotyczy przekonanie, powinno zachodzić związek przyczynowy. Zarzut wobec tej koncepcji jest taki, że właściwie opisuje ona jedynie wiedzę percepcyjną, z czego zdawał sobie sprawę już Goldman w pierwszym artykule. Próbował jednak swoją ideę tego powiązania przyczynowego pomiędzy S a P rozszerzyć na inne rodzaje wiedzy, na wiedzę o przyszłości, na wiedzę a priori, na wiedzę dedukcyjną, ale próby włączenia innych rodzajów wiedzy powodują, że właściwie zupełnie traci się ta pierwsza idea związku przyczynowego. Więc podsumowując, rozwiązania problemu Gettiera polegają albo na dołączeniu czwartego warunku, albo na zastąpieniu trzeciego warunku innym. Są nieodpowiednie na przykłady, to znaczy daje się podać przykłady, w których wykazuje się, że koncepcje te nie są wystarczające, nie dają warunków wystarczających, a poprawione często podają warunki niekonieczne. Kluczowe pojęcia, którymi posługują się te koncepcje, są nieostre. Najlepsze, najlepiej sprecyzowane są zbyt skomplikowane, a wydaje się, że wiedza jest czymś prostym do uchwycenia. I są też uwikłane w koncepcje natury wiedzy. Ja dziękuję. Ja bym poprosił, jeśli Państwo pozwolą, brawa dla Pani Wino. Włączaliśmy sprzęt. Sesja. Dobrze. To w takim razie spróbujmy jeszcze przyjrzeć się temu przykładowi Gettiera. On przed chwilą był, tylko chciałbym zwrócić uwagę na jedną sprawę w tym przykładzie. Otóż Państwo widzą wyraźnie taką sytuację, że podmiot uznaje pewną alternatywę i następuje kolizja między nabyciem tej alternatywy, znaczy sądą, który wyrażamy w zdaniu alternatywnym, i jego uzasadnieniem, a dziedziczeniem prawdziwości. Otóż on nabywa tą alternatywę i uzasadnia tą alternatywę ze względu na jej pierwszy człon, a okazuje się, że ta alternatywa jest prawdziwa, ale nie ze względu na pierwszy człon, tylko ze względu na drugi człon. W związku z tym można po prostu wyciągnąć taki wniosek, że tu jest sprawa bardzo prosta, że porządek nabywania uzasadnienia przekonań koliduje z porządkiem dziedziczenia przez nieprawdziwości. W tym przykładu mamy taką kolizję. Wobec tego moim zdaniem najprostszy rozstrzygnąć problem Gettiera to nie jest dodawanie jakiegoś czwartego warunku, znaczy można dodać czwarty warunek, żeby nie było takiej kolizji. Ale takiej kolizji unikniemy, jeżeli będziemy wiedzę i wszystkie człony wiedzy relatywizować do takiego przekonania, ze względu na który wiemy, ze względu na który uzasadniamy i ze względu na które dane są gdzieś prawdziwe. Jeżeli nie będzie takiej kolizji, mamy do czynienia z wiedzą. I przykładowo na alternatywę mielibyśmy wiedzę w dwóch przypadkach. Albo gdy wszystkie te trzy człony są ze względu na pierwszy człon, albo gdy ze względu na drugi człon, prawda? Więc przekonanie, uzasadnienie i prawda. I nie można mieszać, że powiedzmy pierwszy człon jest ze względu na P, a prawdziwość jest ze względu na Q. Jeżeli takie zastrzeżenie dodamy, problemu unikniemy. Co można jeszcze prościej zrobić, podając taką definicję, że zmierzę P ze względu na Q. Znaczy, musimy pamiętać, że wiedza zawsze ma charakter zrelatywizowany. Jeżeli się godzimy na to, że wiedza ma zawsze charakter zrelatywizowany, no to musimy zawsze, nie można powiedzieć E zbierze P, trzeba powiedzieć E zbierze P ze względu na Q. Zawsze tylko wtedy, gdy jest przekonany, ze względu na Q jest przekonany, że P, ze względu na Q uzasadnił, że P i przekonanie S, że P jest prawdziwe ze względu na Q. Oczywiście tutaj jest tylko kwestia sformułowania
w języku polskim, żeby to nie było dwuznaczne. Ale no, idea to jest taka, że musimy zawsze uwzględniać tą relatywizację. I ktoś powie, i rzeczywiście to jest główny problem, no, że to świetnie, znaczy, no, dosyć banalnie rozwiązuje te przykłady złożone. Natomiast to z tą przykładami Frostymicz, tam nie ma żadnej relatywizacji, prawda? Co z tą harfą Eolowskiej, o której się dowiedziałem dzięki też, bo mam zawsze szczęście do ludzi, pani profesor Renaty Ziemińskiej, bo jakby z tłumaczenia książki Chisholma, który ten przykład podaje i mówi, że to właśnie jest od Meinonga właśnie. No to symbolicznie taką relatywizację. O teraz co, wprowadzamy tylko taką relatywizację, jakieś tam małe kółka, tutaj indeksy wprowadzamy i sprawa jest wtedy, nie ma takiego problemu. To zadałem pytanie, no jak co z tą przykładami? Ja uważam, że no, trzeba pokazać, że te proste tak de facto są złożone. I na tym będzie wszystko jest złożone, z wyjątkiem pewnych sądów, o których właśnie za chwilę powiem. I teraz weźmy znowu harfę. Nie będę mówił, bo wszyscy, tylko że każdy sobie szybciutko, jednym chwytem, wglądem, bo to będzie o wglądzie, wykład ujął ten przykład i krótko go omówmy z mojego punktu widzenia. To, proszę Państwa, sąd gra harfa eolska, nazwijmy ich sądem przedmiotowym, który jest podstawieniem zmiennej. Natomiast prowadźmy funktor. Funktor F to jest jakiś taki funktor intencjonalny, który tworzy ze zdania P zdanie poprzedzone zdaniem o stanie mentalnym. W tym przypadku słyszę, że. Tutaj F jest słyszę, że oczywiście mogą być inne funktory, ale tu chodzi nam o to słyszę, że. I moim zdaniem, w naszym poznaniu, w przypadku no, słuchowym, odbywa się coś takiego, że ja dysponuję tym sądem, słyszę, że gra harfa eolska oraz posługuję się zasadą epistemiczną, która brzmi no, coś tak, mniej więcej tak. Jeżeli słyszę, że gra harfa eolska, to gra harfa eolska. Większość ludzi no, nieświadomie takiej zasady, taką zasadą się posługuje, no i nieświadomie dokonuje takiej małej no, posługuje się regułą odrywania, że na podstawie koniunkcji sądu FP i na podstawie tej zasady epistemicznej wyprowadza ten sąd rzeka. Więc tak najczęściej się dzieje w naszym poznaniu. Wobec tego łatwo możemy pokazać kolizję, prawda? Kolizja polega na tym, że bohater tego przykładu nabył przekonanie i uzasadnił to przekonanie na podstawie tej zasady epistemicznej, korzystając ze swojego pierwszoosobowego przekonania, ze słyszy, że gra harfa eolska i że to go prowadzi do przekonania, że ta harfa eolska gra. A jednak sąd gra harfa eolska no jest w tym przypadku taki, że jego prawdziwość nie ma nic wspólnego z tą zasadą epistemiczną, bo ona zawodzi w tym przypadku. No. Akurat ten człowiek miał halucynację słuchową. Jeżeli zawodzi, no to z innego powodu jest prawdziwy. I wniosek tylko. Wniosek, że jeżeli uwzględnimy relatywizację wiedzy i jej trzech komponentów, to klasyczna definicja jest, wiedzy jest poprawna, tylko nieprecyzyjna. Jeżeli dodamy te relatywizacje, wszystkie te przykłady nie działają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy czas teraz na dyskusję. Kilka krótkich pytań. Bardzo proszę przez profesor Bukiewicz, potem pan doktor. Ja myślę, że jeżeli mogę, jeżeli chodzi o problem Bierkiera, ale nie tylko o problem Bierkiera. Tutaj mamy pewien sposób podejścia do spraw, mianowicie podchodzimy od strony języka. I zapominamy o jednej bardzo prostej rzeczy, że kiedy mówimy o zdaniu prawdziwym, czy sądzie prawdziwym, to tylko wtedy, kiedy on to zdanie, czy ten sąd jest rezultatem jakiegoś poznania, czy pośredniego, czy bezpośredniego. Trochę to było u pana profesora. Natomiast proszę zauważyć, że w wielu przykładach w związku właśnie z problemem Bierkiera mówi się właśnie o przypadku, czyli mam pewne zdanie i przez przypadek istnieje pewien stan rzeczy, który powiedzmy na zasadzie
klasycznej definicji prawdy odpowiada. Otóż wtedy nie możemy powiedzieć o tym, to jest po prostu zgadywanka. To nie jest, mimo że podajemy takie przykłady, to tak naprawdę nie można mówić o tym, że to jest sąd w sensie logicznym. Ja dyskutowałem na ten temat z naszymi logikami, którzy mają pewną tendencję związaną z wykładem logiki formalnej. Wtedy się podaje różne przykłady, jako przykład zdania w sensie logicznym, ale tak naprawdę to są wtedy zdania w sensie gramatycznym, a nie w sensie logicznym. Nie ma tam możliwości mówienia o prawdzie czy fałdzie. Jakieś odpowiedź? Znaczy ja dziękuję, że to jest uzupełnienie. Dobra, to następne pytanie. Że trzeba się uwzględnić, że sąd ma być rezultatem aktu poznawczego. I właściwie, jeżeli on nie jest rezultatem aktu poznawczego, no to nie bierzemy go pod uwagę. To można by tak to też określić. Pan doktor Leśniak, pan doktor Bebliński, pan doktor Palczewski. Chciałbym prosić o wyjaśnienie, bo mam wrażenie, że ten pomysł jest bardzo podobny do Gordonowskiego, tej przyczynowej teorii wiedzy. W sensie, że jeśli czymś jest ten dodatkowy, ta relatywizacja ze względu na dół, to to przypomina bardzo to zastrzeżenie, że tam musi być jeszcze, że ten, tą przyczyną stania wiedzy jest właśnie fakt, że tam, tak, czy tam wiedza jest podobna, nie wiem, to znaczy ja tu teraz nie wyświetliłem, ale my mamy jeszcze taką jedną tabelkę, w której porównujemy to z innymi i czy się to jest tak zrobione, jak każdy chce wyjść na swoje, pokazać, dziedziczymy wszystkie zalety tych rozwiązań, a żadnych nie dziedziczymy, prawda? No, ja bym powiedział, znaczy, tylko że u Goldmana jest chyba pani profesor, że jest inny kontekst badawczy, bo to jest inne pojęcia, bo Państwo już mają pojęcia nabywania uzasadnienia. Trzeba by najpierw zdefiniować, żeby starałam się szybko wymyślić jakikolwiek przykład, ale nie dałam rady, bo nie do końca wiem, co to jest nabywanie i uzasadnienie. Ale faktycznie, gdyby to tak opublikować po angielsku, myślę, że tam by szybko coś wymyślili, jakiś tam przykład, bo chcę podkreślić, że tutaj jakoś tam przykło się tak, że to jest w ogóle sprawa oryginalna. No, w tym sensie, że cała epistemologia anglosaska przez dwie dekady starała się znaleźć jakąś lepszą definicję wiedzy i nikt nie dał rady. A tutaj pan profesor z panią magister zaproponowali jakoś coś nowego wiedzy. Ale znaczy, że coś tu jest podejrzane, prawda? No bo to jest niemożliwe. Momencik, bo tu jest kolejka ustawiona, czyli bardzo proszę o bardzo krótkie pytania, bo już czas przekroczyliśmy. Ja mam 4 albo 5 uwag, wątpliwości. Postaram się je bardzo skomunikowany sposób przedstawić. Zacznę od pyłu, od końca. Mianowicie nie jestem przekonany, że da się w ten sposób, panie profesorze, argumentować, iż odwołując się do tej zasady epistemicznej, tego wnioskowania, że wychodzącego od zdania jestem przekonany, że słyszę, prawda, że gra harfa, do przekonania gra harfa. Wydaje mi się, że tu dwie sprawy są. Po pierwsze, ludzie tak nie myślą. Tak nie jest tak, że ludzie zazwyczaj tak myślą. Właśnie wprost przeciwnie. Ludzie zazwyczaj po prostu formułują przekonanie, że gra harfa na podstawie wrażenia, że gra harfa. Po drugie, gdyby tak myśleli, to niewątpliwie jest to błędne, bo jedno z drugiego nie wynika. Może harfa nie grać, mimo tego, że ja mam przekonanie, że gra harfa. Teraz, ważny punkt w pana argumentacji polega na tym momencie uznania tej propozycji, prawda, że przyjmujemy to rozdzielenie i te warunki, prawda, przypomnij sobie, jak pan to nazywał, ale te warunki, które mają obowiązywać, to trzeba uzasadnić. Znaczy, to musimy zostać przekonani, że faktycznie to rozwiązanie powinniśmy przyjąć. I to nie jest wcale oczywiste, nie? Że do tego powinniśmy się stosować. To doskonale się jakby z kolejnym zarzutem względem tej argumentacji łączy. Mianowicie, wydaje mi się, że pan profesor przesądził, że zachodzi jakiś konflikt, jakaś kolizja pomiędzy prawdziwością a uzasadnieniem.
właśnie te przykłady sugerowały, można to tak interpretować, nie? Tak jak pan to robi, nie? Te przykłady sugerowały, że tutaj wszystko jest w porządku, można to interpretować inaczej, mianowicie zachodzi transfer czy dziedziczenie zarówno tego uzasadnienia z jednego zdania na drugie, uprawomocnienia, jak i prawdziwości. Nie? Więc raz znowu, na panu leży wykazanie tego, że faktycznie nie zachodzi, powinniśmy tą propozycję pana przyjąć. I ostatnie krótkie. A co z Plantingą? To do pani. Czy Plantingem się wybranym, czy nie? Mam propozycję, żebyśmy wysłuchali do końca pytań. Może panowie państwo opowiedzą, dlatego że już przekroczyliśmy czas. Pan doktor Palczewski. Ja tylko może bardziej komentarz, też kilka punktów, ale króciutko. Pierwsze, że da się uzasadnić filozofię emocjonalną, czyli wiedza jest tym najbardziej ogólnym, faktycznym stanem mentalnym, pociągając inne faktywne, więc tutaj że można znaleźć inne uzasadnienie, nie odwołujące się do pragmatyki językowego. Drugie, kontekstualizm, rozwiązanie kontekstualne, czyli metajęzykowe, tutaj przykład Gutierra to jest dyskusyjne, też musimy dyskutować, ale to też jest obecnie no, dosyć ważne. Tak? I ostatnia kwestia, oczywiście tu zakładamy, że jest problem Gutierra, a są autorzy, którzy wcześniej wskazują, że to nie jest problem. Tak? Jeśli w jakiś sposób oceniamy teorię wiedzy, to są też inne kryteria, że ten przykład nie musi wykluczać teorii. Tak? Czyli to Brian Wittenson i Kat Harrington ostatnio są prace na ten temat, więc niektórzy autorzy mówią, że nie mam to było tyle. Więc najpierw by należało pokazać, że faktycznie jest, czyli obalić ich argumenty. Tak? Później na przykład metajęzykowo pokazać, że kontekstualizm nie ma racji. Dopiero później się zabierać, faktycznie mamy problem. I oczywiście rozumiem, że tutaj były te założenia poczynione, ale chciałem wskazać jakby cofając się trochę wcześniej, tak? Wskazać na te założenia. Ale wskazuję, że te tak merytorycznie ZE Wilsona by było prawdziwe. Ja się tutaj rzucę. Dziękuję. Ostatni krótki. Może jedno zdanie. Nie wiem, co mi nie grało, ale wiem, co mi nie gra. Po prostu taka zrelatywizowana wiedza w ogóle nie byłaby wiedzą. Znaczy po prostu mówienie, że ktoś wie przez wzgląd na jakieś inne tam przekonania, tego typu relatywizacja powoduje, że powstaje predykat, którego normalnie z naturalnego punktu widzenia użycia nie nazwalibyśmy wiedzą. To jest moja krótka uwaga, nie mogę rozumieć. Dziękuję bardzo i proszę o zastosowanie się do tego stawienia pytania. Ciężkie pytanie. Ja coś powiem, pani spróbuję skreślić w tym czasie. Ja dziękuję za tu podpowiedź, no bo to część tutaj pytań jakby otrzymałem od wsparcie, więc ja już nie będę powtarzać. Natomiast ja powiem ogólnie, no filozofia, znaczy ktoś, czy my tak myślimy w ten sposób. Czy w ogóle ktoś ma takie pojęcie wiedzy operuje zrelatywizowaną? Ja rozumiem, że filozofia jest próbą rekonstrukcji tego, co my robimy, no, czy takiej bardziej lingwistycznej rekonstrukcji, jak to pan okazywał, czy bardziej, nazwijmy, psychologizującej. No i w każdej rekonstrukcji wprowadzamy elementy, których zwykły użytkownik języka, czy zwykły użytkownik mózgu wprost sobie nie uświadamia. Prawda? I dzięki wprowadzaniu tych elementów coś nam w opisie naszego poznania czy naszej praktyki językowej staje się jaśniejsze. I to wszystko jest pewna rekonstrukcja. No, samo to sformułowanie tej klasycznej definicji wiedzy jest jakąś rekonstrukcją. Natomiast ta idea jest idea tak zwanej wiedzy komparatystycznej. Dzisiaj to są artykuły na ten temat i coraz bardziej się do tego przekonuję, że nasza wiedza jest zawsze zrelatywizowana, z wyjątkiem sądów o własnych stanach mentalnych. I to by ta koncepcja wróciła do tradycyjnej, takiej fundacjonalistycznej epistemologii pokartezjańskiej, że jeżeli mamy stany samoświadome o własnych stanach, stwierdzenia o własnych stanach mentalnych, no to tu nie ma żadnego problemu wiedzy i tutaj nie ma zasadniczych falsyfikatorów. Wszystko się zaczyna, kiedy chcemy przejść do wiedzy o świecie. No i tak, to dziękuję po prostu. Natomiast też powiem, że tu
no, problemów jest masę i zastrzeżeń i tak dalej, więc to tylko było zasygnalizowane, ale wiem, że gra na zjeździe polega na tym, że można szybko powiedzieć i uciec. No i jeszcze wiedza może nie być pojęciem binarnym, no, może nie być z takiej definicji, no, mocno pamięci. No właśnie, jeszcze tak dodajmy na przykład no, ten problem, no, bo szeregnie zwany, bo profesor Judycki, który mnie prosuczył i panią przewodniczącą właśnie, on twierdzi, że to jest problem fikcyjny, sztuczny, no, że to jest pseudoproblem. No. On się przy tym denerwuje, że w ogóle tyle epistemologii się temu poświęca. Że, no, więc i w ogóle, czy to Platon tak twierdzi, to jest masa dyskusji na ten temat, no, przejdźmy pewne założenia. No, przy okazji, no, jest ok, ale to inspiruje, żeby coś bliżej się na temat powiedzieć zastanowić. No i pani jeszcze spróbuje coś powiedzieć. Właściwie czasu to już ale pani będzie mówiła... Troszeczkę, przepraszam, że taka może jest atmosfera troszkę nerwowa, no bo ten czas nas tak goni, ja tak państwa ponagram, nie chciałabym zabijać dyskusji filozoficznej. Ale pani będzie miała wykład o Plantinie, to się to powie i będą od razu powiem, będą też inni, zareklamuję doktoranci i mam nadzieję, że się do mnie przyznają, że jeżeli się nie skompromitowały. Dziękuję bardzo.